W jaki sposób poznałeś swoją przepiękną, notabene, dziewczynę Jessica? W galerii handlowej. W galerii handlowej? No lepiej niż na Instagramie, nie? Coś sugerujesz? Ja cię nie podrywałem, po prostu korespondowałem z tobą. Ale i bo ja znam tą historię. Podszedłeś i co powiedziałeś? Znaczy, zagadałem do niej, ale... Ale co zagadałeś? Powiedziałeś... Poznajesz mnie? Nie. Poznajesz mnie? To ja, chłopak, który nie trafia. Nie, wtedy jeszcze trafiałem. Okres, który Marek trafiał, potem nie trafiał, potem znowu trafiał. Podszedłeś i co powiedziałeś? Już dokładnie nie pamiętam. Mam ci przypomnieć? Przypomnij mi. Cześć, dasz mi swój numer telefonu? Znaczy, nie zacząłem tak rozmawiać. No ale co tu, no wiem od matki Jessica. Przyszła zapłakana mama. Poznałam chłopaka przystojny, ale durny, no. No tak mówiła. Jak tak można? Człowieku, jesteś fajnym, mądrym, dobrze wyglądającym chłopakiem. To się nie podchodzi do dziewczyny, mówi, daj mi swój numer telefonu. No Jezu. Nie, najpierw porozmawiałem z nią kulturalnie, tak jak powinno się to zrobić. Ja się nie... Słuchaj, bo to jest 6 lat jesteście razem. Tak. I nie macie zaręczyn. No nie mamy. Szczerze mówiąc, to jest świństwo. Kuba, ile ty masz lat i jeszcze dalej nie masz dzieci? Kuba, jesteśmy jeszcze młodzi. Sam o tym mówisz cały czas. Jesteśmy młodzi, mamy czas. Dobrze, moja teoria małżeństwa jest prosta. Jak masz żonę, to jesteś jakbyś był w śpiączce. Niby żyjesz, ale dla społeczeństwa jesteś nieżywy. No. Więc ja się nie hajtam, ale chodzi mi o to, że ta dziewczyna zainwestowała. Ona też jest młoda. Tak, ale zainwestowała w ciebie, dała ci numer telefonu i 6 lat się z tobą buja po jakichś melinach w Amsterdamie, w Neapolu. Dlaczego tego nie chcesz podjąć? O co ci chodzi? Mówisz, że trzeba być gotowym fizycznie na ślub. Co, ty jesteś słaby w nogach? Nie powiedziałem nigdy tego. Powiedziałeś, trzeba być psychicznie i fizycznie gotowym na ślub. Co? Fizycznie i psychicznie. Tak powiedziałeś w autoryzowanym wywiadzie. Nie przypominam sobie, ale łączy nas piłka, to jest źródło. Okej, okay, może coś takiego było, ale nie przypominam sobie. W każdym bądź razie na pewne kroki w życiu trzeba być gotowym i ale co, ci nie kochasz jej? No pewnie, że kocham. No to co, nie podoba ci się? Pewnie, że mi się podoba. Bierze ci za dużo pieniędzy? Nie. No to co ci zależy? Ożeń się. Będziesz miał to z głowy. Spokojnie, Kuba, no, ale... mamy czas na wszystko. No nie, bo ty mówisz, że nie możesz się z nią kochać przed meczem. No to prawda. Że osłabia ci nogi, seks. No to róbcie to należąco, na litość boską. No. No tak jest. Znaczy, jeśli chodzi o sam seks, no to prawda akurat. Kiedyś próbowaliśmy, no i nie czułem się najlepiej w trakcie meczu. Wiem, to było euro.